Znajdujemy się na płycie Limanowskiego Rynku, który jeszcze w tym roku ma modernizacji. W planie jest m.in. wymiana ławek, remont fontanny oraz zasadzenie nowych świerków w miejsce starych. Limanowski rynek wymaga modernizacji, natomiast musimy mieć świadomość, że przy tak skromnych środkach budżetowych w tym roku musimy się ograniczyć tylko do pewnych niezbędnych prac, takich, które poprawią wizerunek naszego miasta. W tym roku zamierzamy teraz wymienić ławki. Na płycie rynku miasta od 15 maja będzie rynek już ukwiecony. Teraz już następuje remont fontanny miejskiej, natomiast jeżeli idzie o przesadzenie świerków, wycięcie tych świerków przerośniętych, cała sprawa będzie mogła odbyć się dopiero w jesieni, dlatego że teraz już rozpoczął się okres wegetacji i nowo nasadzone świerki mogłyby się nie przyjąć. To są te główne sprawy, które już będziemy chcieli robić. Oczywiście problemem dla Limanowskiego rynku są też ubikacje miejskie, które tam się znajdują. Będziemy chcieli przeprowadzić remont tych ubikacji. Już w trakcie jest przygotowywane zlecenie projektu na remont tych ubikacji, tak aby z nich każdy mógł skorzystać, żeby one nie odstraszały. Jaka kwota jest przeznaczona na tą modernizację? Nie podchodzimy do tego w ten sposób, że przeznaczamy określoną kwotę, dlatego że nie chodzi o wydanie pieniędzy, chodzi o uzyskanie dobrego efektu. W związku z tym, w zależności od tego, ile te prace będą kosztować, będziemy chcieli je sfinansować tak, aby wizerunek naszego miasta się poprawił.